No, tak godzinę wcześniej. Dobra, znaleźliśmy autobus prosto pod chatę. Zahaczyliśmy jeszcze o McDonalda, bo dzieci już nie dawały żyć. Ja też byłam głodna. Oni sobie kończą lody, fryty. Ja wzięłam sobie jakiegoś McPlanta. Frytki małe. Jakąś kolę popijam. Jestem tak zmęczona. Mam nadzieję, że się orzeźwię. Chyba wezmę prysznic, zanim pójdziemy wieczorem do centrum. Zobaczymy. No, także pojedziemy do tego mieszkania, przebierzemy się, podładujemy telefony. No i pojedziemy. Ojejku. Jestem tak zmęczona, ale fajnie jest, jest bardzo fajnie. Właśnie jak usiądę, to mnie takie zmęczenie bierze. No to nic. No to widzimy się później. Jednak jeszcze nie będzie room toura i w ogóle zastanawiałam się, czy wam go zrobić. Ale na tę chwilę nie psujemy sobie humoru, dlatego pokażę wam coś fajnego. Chodźcie. Poszliśmy na spacer. Tak oto wygląda morze, plaża w Szkocji, w Edynburgu. No super, mi się bardzo podoba, a wam? Przepięknie, a jeszcze taka fajna złota godzina jest. No faktycznie, tak, dobrze mówiłeś. To jest naprawdę niewielka odległość. To jest bardzo blisko. Żabką na szybkiego bym... Może klaurem, kraulem. Dobra, oglądajcie sobie. Czy cieplejsza ta woda, że to jest no, możliwe. Juppa Rocks. Zobaczymy, jakie zwierzątka tu możemy spotkać. Hi. Głównie ptaki. Jeszcze troszkę sobie pooglądajcie. No tutaj, z tej perspektywy to przepięknie wygląda. No u nas słońce zachodzi raczej z tyłu, aniżeli jak odnieść się do Bałtyku, no to jest ogromna różnica. Niby logiczne, ale jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz w Sołtrze słońce po prostu zaszło, po prostu zrobiło się ciemno, a my byliśmy na plaży. Zero zachodu i wtedy aha, faktycznie, no, słońce nie zachodzi. Za to pięknie wschodzi. Jak dzisiaj jechaliśmy do Edynburga, to było wspaniałe. To były takie magiczne momenty, kiedy świat dopiero budził się do życia. Ja uwielbiam takim wczesnym porankiem gdzieś jechać, wjeżdżać, kiedy naprawdę można zaobserwować, kiedy przyroda się budzi. Pojedyncze osoby już się obudziły, wdrażają się w życie, w dzień. No, coś niesamowitego i dzisiaj to obserwowałam. No, teraz dzień mało się kończy. Będzie się kładł spać, a jutro to samo. No, ale my tu jeszcze zostajemy. No. Aha, no i właśnie, chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj był przepiękny wschód słońca, przepiękny. Polecam. A teraz idę, bo mi już chłopaki uciekają. Thank you.
i to właśnie była czysta radość. Wiecie co? Oni są tam gdzieś jeszcze na plaży, daleko za mną. No tak się mijamy. Raz ja jestem gdzieś tam, oni gdzieś tam są. W sensie chłopaki. I tak sobie krążę między tymi ludźmi, między tymi pieskami, obserwuję. Lubicie tak? Ja bardzo. Jakoś mnie to tak wycisza. Tutaj sobie o czymś pomyślę, tutaj sobie coś zobaczę ciekawego. No, bardzo dobrze mi się spaceruje pod tym kątem. Dość refleksyjnie. A czasami trzeba się troszeczkę wyciszyć, mimo że to jest hałas naokoło wszędzie i ciągle się coś dzieje. Wręcz mną dzisiaj targa totalne przebodźcowanie, ale o tym Wam opowiem może na podsumowaniu wyjazdu. Ale to nie jest negatywne przebodźcowanie, to jest po prostu taki atak bodźców, bardzo dużo fajnych bodźców. A tutaj sobie tak po prostu w tym momencie schillowałam. I tak sobie po prostu idę, obserwuję, jak się bawią pieski, jak się bawią dzieci, jak ludzie sobie rozmawiają, coś sobie jedzą, coś sobie piją, ktoś się wygłupia, ktoś sobie w zadumie spaceruje, myśli trochę tak jak ja. No, przyjemnie. A jeszcze do tego jest ciepło, jest ładne światło naokoło, otoczenie jest przepiękne, no i nowe miejsce w życiu. O, zobaczcie, jak ładnie słonko świeci. O, widać tu coś. No, przepięknie. Tak jak mówię, tutaj sobie przystanę, tutaj sobie przysiądę, tutaj sobie przespaceruję. No już taka poczofrana, w ogóle bez makijażu, ale słuchajcie, mamy wieczór, mamy 21. I szkockim, edynburskim autobusem jeszcze na górze nie jechałam. A mi jedzie za mną, a Krzysiek na dole jest z Demonem, bo Demon nie chciał. Demon w ogóle cały dzień dzisiaj protestuje, już wam o tym mówiłam. Wieczne. Nie chcę sama. No, ale taka prawda. Ani ma rację. Demon po prostu sobie chyba wziął za punkt honorowy zepsuć na pierwszy dzień. To znaczy, no wiecie, no. No nie chcę tego oceniać i ja wiem, że on nie robi tego specjalnie, że na pewno jest bardzo zmęczony, ale oni obydwa je na zmianę zresztą, bo to nie tylko Tymon, ale Ami też ma swoje za uszami, także teraz jedziemy do Aldi zrobić w końcu zakupy. No i do mieszkania. Macie, zobaczcie sobie trochę tego Edynburga z góry. Co prawda teraz chyba nie będziemy atrakcyjnymi uliczkami jechać, bo jak szliśmy na nogach w stronę morza właśnie spod tej Azwy, do której teraz jedziemy, no doszliśmy takimi zatupiami wzdłuż drogi szybkiego ruchu. No, ale później fajne uliczki weszliśmy, kiedy byliśmy już blisko morza, to tam już było przepięknie. Zresztą no coś tam widzieliście, że no, ogólnie przepiękna okolica. Dobra, jeszcze postaram się Wam pokazać coś tutaj, co tu jest. No nie, no brzydko nie jest, jest ładnie. No taki. Jakby triangle. No tak ciekawy jest. Aha, to prawda. O, tutaj mamy porośnie. Postaram się Wam z tych vlogów za długich nie robić, dlatego będę jednak być może ucinała w dziwnych, takich absurdalnych może miejscach. O, zobaczcie, jak to jest ładnie. Ale no, jesteśmy tutaj na 3 dni, więc trochę materiału może się uzbierać. Zauważyłam po Londynie, że były one za długie, te vlogi. Wtedy jeszcze mało kto mnie co prawda oglądał. No. W każdym razie myślę, że łatwiej się ogląda krótsze vlogi. I jeżeli ja to
złoże w czasie, no to wtedy łatwiej Wam się będzie oglądało. Trochę ładnych widoczków. No tak, pierwszy dzień już minął prawie. Jeszcze dwa dni, tak, tutaj będziemy. Nie, my jedziemy wieczorem, pojutrze dopiero. Dobra, wróciliśmy, jest bardzo późno i Krzysiek walczy z zasłonami, bo są źle powieszone. I zobaczcie, co kupiliśmy. My nigdy wyjeżdżając gdzieś takich rzeczy nie kupujemy, tylko korzystamy. Nigdy nie musieliśmy takich rzeczy robić. Tak, sztućce właśnie odpakowuję, bo tamtych nie ruszę, co tu były. To jest jedyny chyba czysty w miarę stolik, który też zaraz umiem. Tutaj swoje ściereczki kupiliśmy, a nawet na krzesło położyłam sobie papier ręcznikowy, żeby usiąść na to krzesło. A tym on marudzi dalej, nic się nie zmieniło. I wiecie, ja Wam pokażę jutro więcej. Specjalnie teraz pokazuję się na tej białej ścianie, żeby była tabula rasa, a jutro wszystko pokażę. No może nie wszystko, bo nie pokażę, co to konkretnie za miejsce prawdopodobnie, ale pokażę niefajne szczegóły.